Krzyku, co się dzisiaj, dzisiaj się może to stanie? Może dzisiaj to stanie? Na 2000 followów, tak. Musi. Ja już mu zrobiłem shoutout. Ale co się stanie, Krzyku? Bardzo możliwe, że dzisiaj będzie 100 tysięcy na Instagramie. 100 tysięcy u Krzyka dzisiaj mu, słuchajcie, więc Krzykulec obiecał, że zrobi specjal. Zresztą patrzcie na to Instastory. To jest ten influencer, 100k na Insta, Krzykulec. No, nieźle, nieźle. Co Krzyku zrobisz teraz, jak będziesz miał 100k? 6 sad musi zrobić albo 7, bo za nie, nie mogę zdradzić tego, co będę robił, bo to będzie niespodzianka. Ale musi być jakiś specjal, co? Na 100k. Będzie. I to taki specjalny. Ale to dziś, to jak będzie 100k, to równo ze 100k musi być specjal, obiecujesz? No dobra. Dobra. Krzyku, no już nie masz wyjścia. Nie ma wyjścia, no. Robimy dzisiaj gruby specjal do Krzyka na 100k, zobaczcie to na filmie. Albo już widzieliście u niego na Instagramie. To jest prawdziwy influencer, on już sobie nie gotuje, nie? To jest 100k na Insta, już byku zamawiane jest jedzonkowe, tak jest, nie? To jest ten gość, 100k. Nie będę tracił czasu na gotowanie, no. Piękna liczba. Ej, Matiej jest ze mną? Jadę, no. Tylko patrz, bo muszę wiesz, zjeść mizerię. Straszną presję na mnie wytwarzasz. Muszę szybko to zjeść, jedziemy. Dobra, dawaj szybciej. Ja jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, nie? Poczciwy Krzyku, 97,3 tysiące. Aj. Byliśmy na milion kiedyś. Albo subów, jak będzie miał kanał, albo na Insta. Zmienia imię Krzychu na milion. Zmienia imię. Bo jak wiecie, Krzychu nie ma na imię Krzychu, nie? No bo to jest taka ciekawostka, Krzychu wcale nie ma na imię Krzychu. Ale mało osób o tym wie. No więc na milion Krzychu zmieni imię. Nawet nasza księgowa myśli, że Krzychu ma na imię Krzychu. Księgowa właśnie dzisiaj była tutaj. I ona tak, no to dzisiaj tą umowę na Krzycha coś tam, nie? No to co, jak on się nazywa? I ja tak mówię. Kamil Chwastek. Kamil Chwastek, ona. Co? Ja się pogubiłem. No, ja już się pogubiłem. Kurde, maszko, jest ciężko. W wodzie jeszcze będzie jeszcze bardziej. Ale coś to mam. Eduma! Dobra, lecimy. Troma nowe autko ma, zobaczcie. Tam. Zmieniam te auta, Krzyku, jak skarbetki. Ja, no jak dziewczyny. No, przepraszam bardzo. Mogę za niedługo nie. Meganka już oddana do wypożyczalni, a teraz słuchajcie, ma Efera, tak? Nie, to jest Cupra. A. Cupra, ale postanowione. I Meganka, już gadałem z gościem od leasingów. Będzie tak zakupywana? Będzie, ale nie zdradzę koloru. Bo nie będzie pomarańczowy. Krzyku! 1200! Ale w wodzie jest ciężko. Ludzie jest taki, że jak ci nie wyjdzie, to cię trochę woda zamortyzuje, nie? Jak mi nie wyjdzie, to już nie będę mógł tego powtórzyć, bo będę cały mokry. Dobra, Radosław, dawaj, ja przejmę tą kamerę. A ty masz tą? Wow! Ej, Krzyku, Krzyku! Ale dzisiaj jest dużo ludzi, co? Muszę zrobić. Jak wpisałem na goglach tą galerię, to mi wyskoczyło zatłoczone na czerwono. Jezu, on to zrobi, to jest tyle ludzi, Jezu. Ale musisz stanąć na tym wyższym chyba, co? Ale musisz stanąć na tym wyższym i zrobić do tej dużej wody. Ja nie umiem tak, ja umiem w miejscu tylko robić. Więc muszę albo zrobić na podejście, albo tutaj. No to jak już wolisz, nie? Najgorsze jest to, że jest ta woda i ona blokuje też trochę, jak wybijasz drzewo. Tak. No. Dobra. Rano są ready? Dzięki za 40, za 50, za 60, za 70, za 80, za 90 i za 100 tysięcy. Zrobił to! Zrobił to! Dobra, Krzysztof! Ja! O nie! Gdzie masz jedną skarpetkę? Nie mam, zgubiłem. Co Krzysiu zrobił? Ale ostro. Nie, to dlatego pana to teraz chyba wbijamy drugie 100 w jeden dzień. Jak followuj się Krzyka na 200k, to nie wiem co on zrobi. Jezu, to było tak grube. Ale to było najgrubsze na świecie, nie? Krzyku, jesteś mistrzem. Ja bym przyszedł czegoś się Krzyku, szanuję, nie? Krzyku, ho. Szanuję fans, to było... W ogóle jest cały mokry. Właśnie nie znajdą nas, nie? Patrzcie, nie znajdą nas. Na jednej, teraz jeden. Co Krzykulec zrobił? To jest niemożliwe, nie? Jestem fanem poczciwego Krzycha. Jestem wielkim fanem, największy na świecie. Naj. Ale jeszcze do tyłu się wywróciłem i cały fan. A my jakieś pompki robiliśmy w fontaniach. Wywróciłeś się? Tak, no cały do tyłu poleciałem tak. Serio? A mi się wydawało, że zrobiłeś normalnie. Chyba zrobiłem, ale tak sobie usiadłem trochę. Okej. No to dobrze, bo się nie poślizgnąłeś, jakby się poślizgnął to najgorzej, nie? O, wykuł. Jezu. Nic się siada, Krzysiu, nie? Jezu. Ale co jest najgorsze, że musimy tam wrócić jeszcze. Wziąłem sobie majteczek na zmianę. Majteczek na zmianę! Majteczek na zmianę wziąłem. Jak tam, Radosław, masz to? Mam, tam troszkę, ja widziałem, to tak delikatnie ochlapało. Raczej było na zasadzie, że ona była wkurzona, że w ogóle coś jej się stało przez to, wiesz, że no, nie była niczemu winna. Strefa komfortu, nie? No ta pani się bardziej oburzyła dlatego, że po prostu ją coś ochlapało, a wiesz, niczemu nie była winna, więc przepraszamy. No, też byś się wkurzył pewnie trochę, ja bym cię ochlapał no tak, wodą, nie? No tak, ale specjal był tego wart. Całe szczęście nie... było warto. Ja myślę, że jak to oglądnie, to pomyśli, nie no, dobra, było warto. No, to gin. Ale nie ochlapaliśmy też bardzo, znaczy Krzysztof nie ochlapał bardzo, więc tyle dobrze.
Wow. Ale to było grube, na maksa. No, dobra. Zobaczcie, kto przyszedł. Przedstaw się. Co? Ja jestem Jędrek, z siemanką. Nie, no weź. Jędrula, weź. No standardowy tekści, dawaj. Jaki standardowy? No, siema, tutaj barber ekipy. A, dobra. Siemanko, z tej strony barber ekipy. Zobacz, barber ekipy, jaką pelerynę trochę. Nie wziął peleryny, więc owijamy się siatką. Ej, no właśnie, czemu on poszedł gdzieś? A może worek na śmieci na siebie nałożę po prostu. No w sumie. Barber, słucham. Ale nie tykaj wąsa. Dlaczego? Bo nie mam. Bo trąba cię nie prosi. Dobrze. Dobra, dawaj, worek. Jednak worek będzie lepszy. Oj, stop. No i to jest barber ekipy, nie? Tak się rodzą dzieci. Ja. O, patrz, zaklejamy kołnierz. Nie za mocno, proszę pana? Ja zacząłem pelerynę. Możemy tutaj więcej światła? No jasne, jasne, barber ekipy. Super. Barber ekipy się pomylił, niestety przykleił mu silver tape'a i zobaczcie, ma to na brwiach. O nie. To nie zejdzie mikser bezproblemowo. O nie, trochę zerwało. Ale kilka tylko, więc. Ja myślałem, że będzie gorzej, nie? Zrobiliśmy dupę człowiekowi, który na taśmę. Ale już siedzi. Wcześniej nie mógł siedzieć, teraz już siedzi i wreszcie będzie mógł mieć zdjęcia na siedząco z jakimiś dziewczynami. Wpadliśmy na pomysł zdjęcia. Zdjęcie będzie takie, że ja będę tam stał. Więc chyba będę musiał, słuchajcie, wygrać challenge z trąbą. O, zobaczcie, tam Mati bierze drabinę. O, widać go tam. No i... No i zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Jezu, ale będzie strasznie. Pokój bossa, ja mówię tak, mam pomysł na zdjęcie. Ale jest jeden problem. Potrzebujemy drabiny, trzeba przejść przez pokój bossa. Patrz, tam by się nie udało. Został zamknięty na balkonie. No mówiłem. Dobra, pomysł jest taki, kamera zrobi zdjęcia. Jędrula stroną trzymają tu materac, jakbym spadł. A tą kamerę dajemy na statyw. Dobra, Jędrulson, możesz cisnąć. Nagrywanie odpalone. Ja, ale to jest straszne. Ale to ty tam staniesz tak, że my zdejmujemy drabinę? Już wyjść sobie lżej, parę, dwa stopnie. Jo! Nie do zrobienia. Czemu? Powinnaś, według mnie powinieneś wchodzić odwrotnie na tej drabinie. Tyłem? No. Jeszcze od tyłem wchodzić po drabinie? No nie zejdziesz później. Kurde, no ciężka sobie misję zrobiłeś. Ja mam zaskoczona batera. Ile na mnie cię robi? Przejebałem, że to złapać, to może odpaść. Ja powiem, że to odpadnie, jak się na tym oprzesz, nie? No, właśnie tak było. Tam nie masz punktu zaczepienia, teraz jak się podejdziesz, stopień wyżej, nie? Nie masz tam jak obrócić. Jak nie możesz się łapać w te urządzenia. No, ale na pewno spadnie. To by trzeba byłoby zrobić tam. Tam wejść. No nie no, jest tu. Im jesteś wyżej, tym jest strasznie. No ciężko, nie? Tu jest w ogóle mało miejsca na to. Mało zraz. A na drugą stronę. Jeszcze raz. Dobra, no. Bo tam się złapać ściany, drzwi później, klamki, elo, nie? To by nie. Dlaczego nie? Ja cię odpuszczę. A, pan stoł, wygrałem challenge. Ja cię odpuszczę. To nie są fejkowe drzwi. Mówię, że nie są. Ja. I tak mi się ręce podzą, że to jest niemożliwe, nie? Mam tak spocone ręce w tym momencie. Musisz zejść. Tutaj już się nie da. No ty dalej nie przejdziesz. Nie wiem, na ile się mogę tego złapać, nie? No to co? Tam jest miejsce na nowe podobnie, czy nie? Zaraz zobaczę, to muszę chłopie na samych rękach. To zajmie 20 minut, ale przejdę tam. Nie na szybciej. Który sufit? No ten pode mną sufit, że wtedy widać, że to jest tak wysoko, nie? No łapie te lampy na dole. Kiedy na stoi około 5 minut, są drabiny się patrzycy. Dobra. Jest? No. Robimy nową pompeczkę. Pompkę tam tu! Co? Też zrobię. To była prawdopodobnie najbardziej niebezpieczna fota, jaką zrobiłem. Tak mi się wydaje w sumie. Dobra! Nie! Nie! Dawaj go na ten materac, dawaj go z kubańca! To był body slam. Nice! Udało się! Foteczka u mnie na Instagramie, wbijajcie oczywiście. Tutaj macie Instagramka. No, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, rodzice mnie poprosili, abym nakarmił kotki, bo oni są na wsi, więc jadę właśnie to zrobić. Pojedziemy, słuchajcie. Ojejku, bym rozbił szybę.
Ale jest git. Pojedziemy nakarmić Łapencję i Simbę. Dawno u nich nie byłem, więc się cieszę. Sobie je zobaczę i może się z nimi troszkę pobawię. O nie, drzwi zostawiłem otwarte. O nie. Cześć kotki. Jak się siedzą i patrzą? Obserwujecie mnie? Kto to przyszedł? Któż to przyszedł, kotki? Cześć łapka, jaka to dość piękna. Cześć kuciaku. Simbuś? Cześć Simba. Oni tak, kto to przyszedł? Tak się gadają między sobą teraz. Kto to przyszedł? I słodziaki na maksa. Jezu, jak ja was lubię. Już sobie buty ściągnę i już wam wyczyszczę kuwetki i dam jedzonko. Ale słodziaki, ale słodziaki. Ale Simba, urosłeś. Ale urosłeś, jesteś tygrysem teraz dużym. Cześć kotko. Ale jest ciepły. Kotki dostał jedzenie Bengal, czyli Simba musi jeść osobno, bo zabiera łapce jedzenie. Pewnie się położy w nogach. No wiadomo. Wiadomka, nie Simba? Co to? O co to? Dobra Simbuś, złaś. Mamy tu proszę państwa walkę kotów, zobaczcie. Ale łapka go gryzie po szyi. Zobaczcie, kawalka. Łapencja, zostaw biednego Simbusia. Simba ją zaczepia, cały czas ją zaczepia, łapka się tak wkurza. Ale one tu mają... Ale tu mają zabawy. Słuchajcie, myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dzisiaj było naprawdę dużo wrażeń. Więc słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków, zostawiajcie oczywiście łapy w górę, bo mam pewien pomysł. Mam pomysł, żeby Simba razem z łapką odwiedzili dom ekipy. To byłoby ciekawe, więc zostawiajcie łapy w górę. Myślę, że jakieś 50 tysięcy i pomyślę, czy to zrobić. Zobaczymy, czy łapka będzie chętna, bo łapka to nie lubi za bardzo nowych miejsc. Kto jest nowy, oczywiście klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, bądźcie na bieżąco, a ja razem z Simbusiem, chodź Simbuś. Idziesz na rączki? Nie idziesz. No dobrze. Razem z Simbusiem, który nie chce iść na rączki, żegnam się z wami. Do jutrzejszego filmu, mordeczki. Do jutra. Trzymajcie się, pozdro, siema i na razie!